Cześć, to ja, a rok temu miałem w planie stworzyć dla was mój pierwszy projekt, a najdokładniej 10 dni i 10 filmów. Niestety mi się to nie udało, ale w tym roku wraz z moimi kolegami, operatorem oraz jedynym prawdziwym bratem z innej matki, stworzyłem dla was 10 dni, 10 filmów, 2. Zapraszam do oglądania. Słuchajcie, jak pewnie wiecie, rok temu jechałem na majówkę do Polski. Dzisiaj mamy 18 kwietnia, no i dzisiaj pakujemy się. Za 10 minut ogólnie jadę do pracy, ale będzie to mój przedostatni dzień w pracy przed wakacjami, bo ja jeszcze jutro jadę. Poczę ruchy DNA, teraz czuję smak wakacji. Wstaję rano, ale nie do pracy. Pojutrze, teoretycznie, będę już w trasie do Polski. No i będziemy koło 18, 17, coś takiego. W Polsce byliśmy tak naprawdę około godziny 20. 22. Znaczy w Polsce byliśmy o wiele wcześniej, praktycznie o godzinie 17, ale przez to, że były lekkie niedociągnięcia w naszej trasie, no to przyjechaliśmy do Kutna troszkę później, ale o tym się wszystkim dowiecie w dalszej części filmu. Musimy zacząć pakować. Pamiętacie pewnie, że rok temu na właśnie majówce spróbowałem czegoś takiego, gdzie się nie dziwiło. Nie udało się, ale w tym roku się to uda. Witam was w pierwszym odcinku 10 dni, 10 filmów, 2. Zapraszam. No i słuchajcie, potem była rzecz, której się kompletnie nie spodziewałem. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, idziecie do szkoły, jest normalny piątek, 19 kwietnia, potem weekend. Idę sobie do szkoły, potem na przykład idę do pracy, ale nie. Wstałem o godzinie 6, ponieważ moja mama mnie obudziła i szepła mi w ucho: Jacho, jedziemy teraz, pakuj się. Wiecie, jaki ja miałem, nie wiem, taki dyskomfort na buzi? Mówię: mamo, daj mi spać, ja chcę spać. Takie, po co mnie ona obudziła, ale dobra, weź. Dzięki, mamo. Słuchajcie, takie coś nie myślałem, że by się stało. Mamy 19 kwietnia, piątek, 6:23. A ja się pakuję. Widzimy się zaraz, bo muszę się szybko odpakować, bo zaraz idziemy. Zdana. No i słuchajcie, spakowałem się. Eloszka, bamboszka. Nic nie zapomniałem, ale z Polski potem zapomniałem, ale to później. No i słuchajcie, tu macie mojego fita. Przepiękny outfitik. No po prostu żyć, nie umierać. Droga trwała 11 godzin, ale... to nie wszystko. Zapraszam. Spokój, spokój, spokój. Wiem, że będziesz też. Chyba nie wiecie, jak bardzo było mi szkoda Lukasa. I serio, na każdy wyjazd, jaki jedziemy, on, jak zobaczy tylko walizki, wie, co się szykuje i zaczyna szczekać, miauczyć, płakać, po prostu wszystko. No i ta jego mordka, no, nie mówcie, że to nie jest słodkie. Ale słuchajcie, teraz to, na co każdy czekał. Przebitki! Energetyki, buddy, idę kupić. Tego jednego mogę. Jej! No i co, chciałem sobie kupić nowego energetyka buddy, czyli Dose, ale przypomniałem sobie o czymś, a najdokładniej o tym, że energetyki od nowego roku są dla niepełnoletnich niedostępne. A jak wiecie, mam 15 lat, więc teoretycznie nie mogłem sobie go kupić, ale mogłem go spożyć, ale mama mi go kupiła. Ha! Jesteśmy w Polsce i teoretycznie nie mogę energetyka pić, bo jest od 18. No ale ja kupię. No tak. To dawaj go. Ale nie mogę znaleźć. A to... to są zero, a to są klasyk. Bierzemy klasyka. Wiecie, co się potem stało? Zamówiłem sobie hot doga. Bez sosów, bo nie lubię sosów. No i pani mi się pyta, jaki sos? A ja mówię, no bez sosów. No i czekam 3 minuty i podaje mi sos. Amerykański. Hot doga z sosem amerykańskim. Szkoda gadać. Nic pan nie mówił bez sosu. Jezus Maria, stoję przed nią med i mówię: jaki sos? Bez sosu. Jak bez sosu może brzmieć jak amerykański? Skąd? A, no i w ogóle, potem podszedł do nas typ, który wiecie, sprzedał tam AirPodsy, perfumy, nie wiem, jakieś tam kosmetyki lub jakieś inne gówna, szmery, bajery. Oczywiście my odmówiliśmy, nie. Napalajcie się na takie coś, ponieważ najczęściej jest to albo fake, albo w tych perfumach nie ma perfumów, tylko woda. Więc pozdrawiam. Nie, dziękuję. Nie, my już mamy, dziękujemy. Nie, dziękujemy. Dziękuję.
jak kiedyś tak robili na granicach, że piękno. Piękny pierścionek, że brakło im benzyny, wyzwali nas samochód, żeby przetankować i będzie nadal, a później się okazało, że to tam baki. Ten odejdzie, drugi będzie dołaził. Ale widać, nie muszą się jeszcze ludzie nabierać, skoro jeszcze są. Zawsze jakiegoś głupka trafią. Nie, dziękuję. Dziękujemy. Pierda. Okej, a więc słuchajcie, jak pewnie widzieliście, kupiłem, znaczy moja mama kupiła energetyki. Nie wiem, co się wtedy stało, chyba połknąłem źle ślinę czy coś, ale nie pytajcie, dobra? Moja mama kupiła energetyki Buddy, no i co? Słuchajcie, jest to ten klasik z cukrem. Policjo, nie złapcie mnie, nic mi nie zróbcie. W ogóle tutaj też chodzą tacy ludzie, co chcą sprzedać różne rzeczy. I teraz jeden typ tu idzie. Patrzcie, to patrzcie. Jakby co, jak jesteście na jakiejś stacji benzynowej i właśnie taki typ do ciebie przychodzi. Jak jakiś typ do was przychodzi i mówi na przykład: ej, brada, you want to buy free AirPods, 100% legit, you know? Nie kupujcie takich rzeczy, ponieważ w większości są to pod... A w drugiej części, jak kupicie to pudełko, ono jest puste w środku. Ale dobra, słuchajcie, idziemy do tego, co każdy czeka, czyli dozę, test energetyków Buddy, słuchajcie. Ja się tak ustawiam. Dobra, jakby to powiedzieć, pachnie jak zwyczajny energetyk. Ej, dobra, jak już mówiłem, smakuje jak zwyczajny energetyk, ale jest on gładszy. Nie czuć tego typowego gazu w energetyku, tylko jest mega gładki i to mi się mega podoba w tym energetyku. 8 na 10, serio, mega dobrze. No i co, słuchajcie, przyjechaliśmy do Kutna, pomału się rozpakowaliśmy, no i mi się w sumie nie chciało spać. Znalazłem mojego starego laptopa, przy którym sobie troszkę pomajstrowałem, no i to są rzeczy, które przy nim znalazłem. Słuchajcie, mam tu starego laptopa. Jest taki problem w tym laptopie, że jest on strasznie powolny. Ja już mam tutaj, słuchajcie, akcesorium moje, czyli zestaw śrubokrętów. I co pierwsze zauważyłem w tym laptopie, to, że nie ma on pamięci RAM. Tu w ogóle nie ma RAMów. No nie wiem, o co chodzi. Ale słuchajcie, ja odkręcam każdą śrubkę. I jak te wszystkie śrubki będą odkręcone, to dam znać. No i co widzę? Bardzo brudny wentylator. Jest miejsce na RAM, w którym nie mam RAMu. Jest też jedno miejsce na N2, w którym też nie ma N2. No ciekawe. No jak pewnie widzieliście, w tym laptopie brakowało RAMu, dysku, klawiszy, szybkości, młodości, wszystkiego. Ale to już praktycznie koniec. Do zobaczenia. Dobra, jest już drugi dzień, ale w tym filmie jak już, słuchajcie, wszystko kończymy. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję ze dzwoneczkiem. To był film 10 dni, 10 filmów, 1. Podwójna wersja. No i co? Do widzenia.